Wydawnictwo Świat Książki oraz Audioteka.pl przedstawiają. Yang miang Poeta, Strażnik i Więzień. Przekład Jan Kraśko. Czyta Maciej Jabłoński. Prolog. Rzeczy dawno minione migoczą jak świetliki. Życie może nie mieć celu. Śmierć jednak wymaga jasności. Nie po to, by udowodnić, że w ogóle nastąpiła, tylko dla dobra tych, którzy przeżyli. Nauczka, jaką otrzymałem ubiegłej zimy, uczyniła mnie tym, kim teraz jestem. Wojna wychłostała mnie jak burza piaskowa. Chociaż byłem wycieńczony, wyniszczony, powoli dorastałem. Dojrzałem, okrzepłem fizycznie, zdobyłem doświadczenie i pewnie można by mi pogratulować, Lecz zapłaciłem za to wysoką cenę. Nie mogę stać się na powrót tym, kim byłem przedtem, w czasach, gdy nie zdawałem sobie sprawy z okrucieństwa świata, panoszącego się wśród nas zła czy potęgi wersetu. Wojna skończyła się 15 sierpnia 1945 roku. Osadzonych uwolniono, ale ja zostałem. Zmieniło się jedynie to, że teraz ja jestem za kratami i zamiast brązowego munduru strażnika mam na sobie czerwony przyodziewek więźnia. Na mojej piersi widnieje numer wydrukowany wyraźnie ciemnym tuszem D29745. Nie do końca rozumiem, dlaczego tu się znalazłem. Podczas wojny byłem żołnierzem, strażnikiem w więzieniu w Fukuoce. Obecnie Amerykanie uznali mnie za podrzędnego zbrodniarza wojennego. Siedzę dokładnie w tej samej celi, którą kiedyś nadzorowałem w wielkim więzieniu za wysokim ceglanym murem, zwieńczonym ostrym drutem kolczastym, w gmachu pełnym grubych krat i ceglanych pomieszczeń, które pochłonęły życie wielu tysięcy ludzi. Blade promienie słońca padają na ciemną drewnianą podłogę, w którą jeszcze niedawno wsiąkała ropa i krew. Na prostokątnym kawalątku światła, jak na papierze, piszę palcem kilka słów. Mam prężne mięśnie, gładką skórę i czerwoną krew, lecz moje oczy widziały zbyt dużo okrucieństwa. Skończyłem dopiero dwadzieścia lat. Amerykańscy wojskowi oskarżyli mnie o maltretowanie więźniów. To chyba logiczne, bo nawet ja nie powiem, że jestem niewinny. Tak, maltretowałem więźniów, czasem z rozmysłem, czasem nie zdając sobie z tego sprawy. Krzyczałem na nich i biłem ich. Muszę ponieść za to karę, ale jeszcze większą winę ponoszę za coś innego za zbrodnie bierności. Za to, że nie zapobiegłem niepotrzebnej śmierci tylu ludzi, że milczałem w obliczu szaleństwa, że zatykałem sobie uszy, by nie słyszeć krzyku niewinnych. Historia, którą zaraz usłyszycie, nie jest o mnie, to opowieść o tym, jak wojna niszczy naszą rasę. Opowieść o istotach pozbawionych człowieczeństwa i o najczystszych z ludzi. O jasnej gwieździe, która przemknęła przez nasz mroczny wszechświat dziesięć tysięcy lat temu. Naprawdę nie wiem, gdzie ta historia się zacznie, jak się skończy, ani nawet czy uda mi się ją zamknąć. Po prostu wszystko spiszę. Będzie to opowieść o dwóch mężczyznach, których poznałem w Fukuoce. W kiszkowatej celi wspominam ich życie za wysokimi, ceglanymi murami – na zalanym słońcem dziedzińcu i w cieniu strzelistych topól, życie więźnia i strażnika, poety i cenzora. Część pierwsza. Przybyłem jako obcy, i obcym też odchodzę. Brzask. Dźwięk dzwonka rozdarł stężałe powietrze. Co się stało? Ktoś uciekł? Zerwałem się z twardej pryczy. Na dworze było jeszcze ciemno. Właśnie sznurowałem buty, gdy na długim korytarzu zamigotało światło. Z trzeszczących głośników popłynął naglący głos. Wszyscy strażnicy stawią się w swoich rejonach i sprawdzą obecność. Natychmiast meldować o wszelkich nieprawidłowościach. Strażnik z oddziału trzeciego. Zająć stanowisko przed wejściem do głównego korytarza. Nocny obchód, który zaczynał się punktualnie o dziesiątej wieczorem, zawsze odbywało nas dwóch. Inspekcja wszystkich cel po obu stronach długiego korytarza oraz sprawdzenie wszystkich zamków trwały dwie godziny bez dziesięciu minut. Zmienialiśmy się o północy, o drugiej i czwartej nad ranem. Sugiyama Dozan, z którym miałem służbę, był starym, ponad czterdziestoletnim weteranem. Gdy po obchodzie o drugiej wróciłem do wartowni, siedział na łóżku i zakładał owijacze. Wyszedł z pokoju bez słowa, z pałką u pasa. Zniknął za drzwiami i w ciemności majaczył przez chwilę upiorny zarys jego pleców. Ciężkie, ze zmęczenia powieki, pociągnęły mnie w czarne trzęsawisko snu, snu, z którego właśnie mnie wyrwano. Z trudem otworzyłem oczy i wypadłem na główny korytarz, który prowadził do biura. W ciemności, za czerwonym ceglanym murem, szczekały psy. Światło reflektora zwierzy strażniczej przecinało noc jak ostry nóż. Do moich uszu docierały niecierpliwe krzyki strażników z zewnątrz. Z krat, po obu stronach wąskiego korytarza wyglądali więźniowie o zaczerwienionych oczach, pełnych rozdrażnienia i urazy. Strażnicy otwierali drzwi, żeby ich policzyć. Z dźwiękiem dzwonka mieszały się głosy wyczytujące numery oraz odpowiedzi osadzonych. Biegłem, uciekając przed dudniącym echem własnych kroków. Zatrzymałem się gwałtownie dopiero przed wejściem do głównego korytarza oddziału trzeciego. Na widok tego, co zobaczyłem, zapragnąłem na powrót uciec w sen. To było gorsze niż koszmar nocny. Na podłodze promieniste rozbryzgi czarno-czerwonej krwi, wciąż kapiącej z poręczy na piętrze, nagie ciało zwisające na linie z dźwigara pod sufitem. Przywiązane do poręczy, szeroko rozłożone ręce, krople krwi, które z lewej części piersi spływały powoli na brzuch i uda, wisiały chwilę na czubku palucha i spadały. Miał nisko pochyloną głowę. Patrzył z góry prosto na mnie. Sugiyama Dozan. Dostałem gęsiej skórki. Nigdy nie myślałem o śmierci. Dla dziewiętnastolatka to jeszcze za wcześnie. Chociaż nosiłem mundur. Wciąż byłem tylko chłopcem. Zwymiotowałem. Kilka razy przełknąłem ślinę i wytarłem mokre oczy. Pozostali strażnicy kręcili się wokoło zdezorientowani, nie wiedząc, czy zostawić ciało na sznurze, czy je zdjąć. Podszedłem bliżej i oświetliłem latarką jego twarz. Miał zaszyte usta. Siedmioma równymi, delikatnymi szwami od dolnej wargi do górnej i z powrotem. Z trudem zapanowałem nad trzęsącymi się nogami. Nadszedł oddziałowy maeda i z twarzy odpłynęła mu cała krew. Zdjąć go, wykrztusił. Przykryć i zanieść do izby chorych. Kilku strażników pobiegło na piętro. Rozwiązało supeł i powoli opuściło sugi jamę. Dwóch innych przyniosło nosze i szybko zniknęło z ciałem. Maeda rozejrzał się i spytał: Kto miał z nim służbę? Stanąłem na baczność. Watanabe Yuichi na posterunku. Maeda przeszedł mnie wzrokiem i coś krzyknął. Otumaniony kwaśnym odorem wymiocin i przecinającym mrok jaskrawym światłem latarek, słyszałem tylko syrenę wyjącą na zewnętrznej wieży i szczekanie psów. Wrócił strażnik, który miał przeszukać wejście do budynku. W nocy spadło 15 centymetrów śniegu. Zameldował, ale nie ma ani jednego śladu. Nikt tu nie wchodził, nikt stąd nie wychodził. Tyle wiedzieliśmy i bez niego. Na miejscu zbrodni nie było ani kałuż wody ze stopionego śniegu ani śladów stóp. Jak morderca, tu wszedł. Gdzie uciekł? Jeden ze starszych stopniem strażników klepnął mnie w ramię. Wróciłem do rzeczywistości. Strażnik przekazał mi rozkaz maedy, żebym zebrał rzeczy Sugijamy i napisał raport o zdarzeniu. Pobiegłem na piętro. Tuż przy poręczy leżał jego mundur. Sugiyama zawsze chodził zapięty na ostatni guzik. Mundur był jego drugą skórą. Bez munduru czuł się nikim. A teraz wywinięte rękawy, wywinięte nogawki, brak kilku guzików. Zauważyłem, że na kurtce nie ma żadnych rozcięć. Morderca zdjął ją z niego przed egzekucją. Dopiero wtedy wbił mu w serce długi stalowy pręd. Spodnie, wytarte i wybrzuszone na kolanach, leżały ciśnięte, niedbale na bok. Mimo to wzdłuż nogawek wciąż biegły starannie zaprasowane plisy. Sugiyama zaszył wszystkie kieszenie, żeby nie wkładać do nich rąk. Mistrzowski styl był tajemnicą jego spokojnego kroku. Wsunąłem dłoń do wewnętrznej kieszeni kurtki i zadrżałem, jak chłopiec sięgający do ciepłego ptasiego gniazda. Czubkami palców dotknąłem czegoś mięciutkiego, jak pióropisklęcia, złożonego na pół kawałka lichego papieru. Rozłożyłem go. Rozszeptały się słowa przytulone do siebie jak wiejskie chaty. Dobrej nocy. Przybyłem jako obcy i obcym też odchodzę. Maj był życzliwy dla mnie, syłał na ręcza róż. Mówiła o miłości, jej matka i o ślubie. Teraz świat tak ponury, drogi zasypał śnieg. Nie mogę wybrać czasu, by zacząć moją podróż. Sam sobie muszę drogę odnaleźć w mroku tym. Księżyca cień wędruje ze mną jak mój towarzysz. Na śnieżnobiałych polach szukam jelenich dróg. Czemu tu miałbym zostać, by ludzie mnie wygnali? Niech psy bezpańskie wyją u dawnych domostw wrót. Miłość kocha wędrować. Taką ją Pan Bóg stworzył. Z serca do serca krąży. Dobranoc, miła ma. Nie chcę twych snów zakłócać. Żal by cię było zbudzić. Kroków mech nie usłyszysz. Cichutko zamknę drzwi. Piszę tylko przechodząc na drzwiach twych. Dobrej nocy. Żebyś wiedziała, że ja o tobie myślę znów. Z każdej linijki bił smutek, rozpacz i głęboka miłość. Każda strofa była jak smutny kochanek odchodzący w noc zaśnieżoną drogą. Uważnie obejrzałem papier. Plamka atramentu nieco rozlaną w miejscu, gdzie znieruchomiało wahające się pióro. Kształt niezdarnych, szybkich i wolnych pociągnięć. To płytsze, to głębsze rysy od stalówki. Sugiyama napisał ten wiersz, czy tylko przepisał? Jeśli to nie jego ręka, to czyja? Czy ktoś tę kartkę podrzucił i dlaczego Sugiyama miał ją w wewnętrznej kieszeni kurtki? Zanim powrócę do opowieści o jego śmierci, powinienem napisać coś o jego życiu. Na oddział trzeci przeniesiono mnie ledwie trzy dni wcześniej. Po trzech miesiącach służby na oddziale czwartym, dlatego prawie nic o nim nie wiedziałem. Nie stał się duchem po śmierci, dla mnie był duchem już za życia. Ze spisem więźniów w ręku, równym krokiem, krążył po korytarzu oddziału trzeciego w jaskrawym świetle lamp. Osadzeni cichli wtedy i z bezpiecznych cel przyglądali się jego plecom. Miał niemal przezroczystą skórę i twarz zimną jak gipsowe po piersie. Nigdy się nie odzywał. Jego usta były jak jaskinia alibaby, która zapomniała co zrobić, żeby się otworzyć. Niezmiernie rzadko, z pomiędzy jego spieczonych warg, wydobywał się chrapliwy głos. Sugiyama nie musiał krzyczeć. Umiał siać strach cichym słowem. Miał sinawe od zarostu policzki i krzywy nos. Wśród strażników krążyły plotki o tym, kto mógł mu go złamać: legendarny leworęczny członek jakuzy, wysoki sowiecki żołnierz w bitwie pod Nomonhan, odłamek eksplodującego w pobliżu pocisku, a może kolba sowieckiej arisaki. Ale nikt nie znał prawdy. Czapkę nosił nisko naciągniętą na czoło, żeby ukryć oczy. W słońcu błyszczała czerwonawa blizna przecinająca mu twarz aż do ust. Niewielu wiedziało, gdzie się zaczynała. Mogła sięgać za oko aż do czoła. Sugiyama był wszechobecny. Był tam, gdzie musiał i robił to, co mu kazano. Miał w tym tak wielką wprawę, że rzadko kiedy ktoś coś zauważał. Wszyscy znali jego nazwisko strażnicy i więźniowie, Japończycy i Koreańczycy. Wszyscy się go bali i nim pogardzali. Nie chcę powtarzać tych niewiarygodnych historii tylko po to, żeby postawić go w ciekawszym świetle. Ale gdybym jednak miał coś o nim opowiedzieć, zacząłbym chyba właśnie od nich. Sugiyama został przeniesiony do Fukuoki latem 1939 roku. Naczelnik miał wysokie oczekiwania wobec bohatera mandżurskiego frontu. Liczył na to, że człowiek o wojskowym sposobie myślenia zapanuje nad chaosem w więzieniu. Według pogłosek Sugiyama był sierżantem Armii Kwantuńskiej i służył w 28. Pułku Piechoty wchodzącym w skład 64. Brygady. Walczył, nie rozumiejąc dlaczego i widział śmierć swoich towarzyszy. Kiedyś jego kompanie otoczyli żołnierze sowieckiego IX Korpusu Zmechanizowanego – na rozkaz sztabu dywizji cesarskiej armii japońskiej, każdy oddział miał przebić się przez pierścień wroga i wycofać na wschód. Sugiyama cały dzień leżał w zasadce wraz z trzydziestoma żołnierzami, i gdy z nadejściem nocy ustał nieprzyjacielski ostrzał, przeprowadził atak na sowiecką dywizję pancerną. Chociaż przez dwa tygodnie nie mieli kontaktu ze swoimi, udało im się przebić i wycofać. Ognisty kocioł pochłonął 30 czołgów, 180 samolotów i życie 20 tysięcy żołnierzy, a Sugiyama jako praktycznie jedyny wyszedł z niego cało. Nikt nie wiedział, co wydarzyło się naprawdę. Potwierdzić można było jedynie to, że 28. Pułk Piechoty Armii Kwantuńskiej stoczył bitwę z siłami sowiecko-mongolskimi pod Nomonhan. Pewne dość wiarygodne fakty zdawały się świadczyć, że Sugiyama rzeczywiście dokonał wielu heroicznych czynów. Strażnicy rozprawiali o tym starciu, jakby byli jego naocznymi świadkami. Jeden z nich widział podobno siedem ran postrzałowych na ciele Sugiyamy. Inny twierdził, że ten bohater jest zupełnie głuchy na lewe ucho, odkąd tuż obok niego wybuchła bomba. Mówiono również, że w jego ciele tkwi szrapnel wielkości pięści. Plotki te w połączeniu z jego powściągliwością tworzyły pozory prawdy. Kilku strażników było świadkami kolejnej historii. Kiedy Sugiyama przybył do więzienia, lekko kulał od rany postrzałowej w prawej nodze. Miał rozczochraną brodę i oczy, błyszczące jak ślepia dzikiego zwierzęcia. Zdawało się, że więzienie jest dla niego nowym polem bitwy i chociaż nie było tu wrogów, traktował wszystkich jak nieprzyjaciół. Hojnie rozdzielał ciosy pałką, kontrolując każdy czyn i każde słowo więźnia. Był brutalny i przebiegły. Osadzeni bali się go, a strażnicy unikali. Jego zła sława wzrosła z dnia na dzień dzięki sposobowi, w jaki stłumił bunt Koreańczyków. Trzech koreańskich więźniów zamknęło się w warsztacie, przeciągnęło na swoją stronę kilku studentów skazanych za uchylanie się od poboru i razem zaczęli wszystko demolować. Buntownicy wzięli trzech japońskich zakładników i zażądali, żeby naczelnik przyznał im status jeńców wojennych. Chociaż tego rodzaju incydenty należało zgłaszać specjalnej wyższej policji, naczelnik postanowił tego nie robić, uważając, że za czerwonymi murami więzienia rządzi tylko on. Wezwanie tajnej policji byłoby poniżeniem. Dlatego otworzył zbrojownię i wydał strażnikom karabiny. Wtedy z szeregu wystąpił Sugiyama i zaproponował – że wejdzie do warsztatu i poskromi buntowników sam. Naczelnik tylko na niego spojrzał. Sugiyama zdjął kurtkę od munduru i powiedział, że jeśli nie wyjdzie za dziesięć minut, strażnicy mają przypuścić szturm. Wszedł do środka, jakby go wessało. Drzwi zamknęły się cicho. Naczelnik nie odrywał wzroku od zegarka, Długi, cienki sekundnik kroił mu serce jak precyzyjny nóż. Minęło pięć minut. Spocone dłonie strażników zaczynały ślizgać się na kolbach karabinów. Naczelnik szykował się do szturmu, dobrze wiedział, że nie uniknie strat w ludziach. W tym momencie usłyszeli głośny trzask i przytłumione krzyki. Otworzyli drzwi i wpadli do warsztatu. Sugiyama stał na wysokim stole roboczym z pałką u boku, a na podłodze, wijąc się jak robaki, leżeli Koreańczycy z zakrwawionymi głowami, rozciętymi ustami i podbitymi oczami. Podobnie jak w innych, w tej historii też może być dużo przesady. Prawdą jest jednak, że Sugiyama wszedł sam do kryjówki buntowników, a niezaprzeczalnym faktem, że opuścił ją bez jednego zadrapania. Po tym incydencie powrócił do życia w cieniu. Należał do tych, którzy istnieją tylko w pogłoskach. Jego obecność odczułem wyraźnie dopiero wtedy, gdy zginął, i dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że nic o nim nie wiem. Głównego wejścia zakładu karnego w Fukuoce strzegła olbrzymia stalowa brama i potężny ceglany mur. Kompleks więziennych budynków przypominał leżącego na brzuchu człowieka z szeroko rozłożonymi rękami i wskazującą północ głową. Fukuoce nadano status więzienia krajowego ledwie trzy lata wcześniej przedtem była więzieniem obwodowym. Gdy wybuchła wojna na Pacyfiku. W Japonii zapanował chaos. Antywojenni intelektualiści i kryminaliści zerwali się ze smyczy i policja straciła nad nimi kontrolę. Więzienie kilka razy rozbudowywano, mimo to nie mogło sprostać potężnemu napływowi skazanych. Władze uznały jednak, że niezbędne jest odizolowanie wrogich Japończykom, Koreańczyków, którzy z byle powodów zniecali bunty. I wybrały położoną na uboczu Fukuokę. Biura, w tym gabinet naczelnika, znajdowały się w gmachu głównym. Japońskich więźniów, którym przysługiwały specjalne względy, przetrzymywano w oddziale pierwszym. Oddział drugi i trzeci rozwidlały się na końcu skrzydła administracyjnego. W drugim przebywali złodzieje, bezwzględni mordercy i osadzeni z wieloletnimi wyrokami. Trzeci zarezerwowano dla koreańskich buntowników i skazanych na śmierć. Drobnych przestępców japońskich umieszczano w oddziale czwartym i piątym, dobudowanych do trzeciego od zachodu. Mimo tych dobudówek, więzienie było przepełnione zwłaszcza w trójce dochodziło do wielu incydentów, wypadków i zamieszek. Osadzeni ogłaszali strajki głodowe. Akty przemocy zdarzały się tam częściej, a egzekucje stały się powszechne. Uznano, że Koreańczycy są więźniami najbardziej brutalnymi i niebezpiecznymi, więc odpowiednio ich traktowano. Służbę pełnili tam najzdrowsi i najsilniejsi strażnicy, a każdemu ich rozkazowi towarzyszył cios pałką. W trójce pobito na śmierć niezliczonych więźniów. Stanąłem na baczność w gabinecie i owiał mnie ciężki zapach tytoniu i machoniowego drewna. Przez otwarte okno wpadało do środka rześkie powietrze. Na ścianie wisiał dyplom z cesarską pieczęcią, a pod nim, obok siebie, rodzinny herb samuraja i flaga Japonii. Na szafce z litego drewna, jak na wystawie, leżał długi wojskowy bagnet i błyszczący karabin. Naczelnik Hasegawa z okoloną strzechą włosów łosiną na głowie miał zamknięte oczy i machał długą pałką, jakby stanowiła przedłużenie jego ciała. Był w zaprasowanych w ostry kant brązowych spodniach, a na jego piersi błyszczały odznaczenia. W pokoju rozbrzmiewał śpiew. Usłyszałem przepojony smutkiem potężny męski głos. Na przykrytym czerwonym aksamitem stole stał gramofon. Na którym wirowała płyta. Gabinet ten, wraz z wysokimi aż do sufitu eleganckimi oknami, dźwięcznym śpiewem i oślepiającym porannym słońcem, stanowił jego azyl. Nie wiedziałem, że w tym ponurym, ceglanym gmachu istnieje tak luksusowe pomieszczenie. Hasegawa podniósł ramię z igłą i gramofonowe trzaski ustały. Pocierając starannie wypielęgnowaną brodę, naczelnik delektował się przez chwilę pobrzmiewającym w gabinecie echem. Łatanabe Yuichi, oddział trzeci, panie naczelniku. Hasegawa przełożył pałkę do drugiej ręki i wstał. Uśmiech mu stężał, oczy pochłodniały. Zamyślony, rozsmakowany w melodyjnej pieśni mężczyzna w średnim wieku, szybko zmienił się w zimnego urzędnika. I już słyszałem o tym martwym strażniku od Maedy. Zastanawiałem się, po co mnie w takim razie wezwał. I nagle doznałem olśnienia. Byłem ostatnim, który widział Sugiyama żywego. Zacisnąłem zęby, żeby powstrzymać drżenie ust. Jesteś studentem? Głos Hasegawy, ostry niczym szpony jastrzębia, wbił się we mnie jak w polną męż. Podejrzewał mnie o coś. Tak panie naczelniku. Studiowałem sztuki wyzwolone w trzeciej szkole wyższej w Kioto. Szczęściaż z ciebie. Twoich kolegów z poboru wysłano pewnie na południowy front. Ciebie zostawili w kraju, w dodatku skierowali cię do więzienia. Nie trafiłeś nawet do wojska. Otaksował mnie błyszczącymi oczami. Weźmiesz to na siebie, ten incydent. Chciał przez to powiedzieć, że mam zająć się pogrzebem. Czy próbował mnie wrobić w morderstwo? Wolałbym już chyba skierowanie na front. Zgłoszę tę sprawę specjalnej wyższej policji. Wykrztusiłem piskliwie. Hasagawa kiwnął głową i przeszedł mnie spojrzeniem. Właśnie. Tak mówi standardowa procedura, ale tutaj w Fukłoce nie możemy przestrzegać standardowych procedur. Mamy tu najgroźniejszy element na całym archipelagu: ludzi, których trzeba wyeliminować ze społeczeństwa, którzy w ogóle nie powinni się byli urodzić. Zdrowy rozsądek nic tu nie pomoże. Wojsko też sobie z nimi nie poradzi, nie wspominając już o policji. Wszystko to, co się tu dzieje, jest bitwą i tylko my możemy ją wygrać. Dlatego nie wspominaj mi więcej o tej przeklętej policji. Nie miałem na to żadnej odpowiedzi. Przejmiesz śledztwo. Dowiesz się, który z tych kryminalistów zabił Sugijamę dozana i dlaczego. Pójdziesz natychmiast do działowego i zażądasz pomocy. Maeda dopilnuje, żebyś nie miał z tym żadnych kłopotów. Przekażę Ci niezbędne dokumenty i przygotuję harmonogram przesłuchań. Jeśli odkryjecie coś nowego, chcę natychmiast o tym wiedzieć. Całkowicie zagubiony strzeliłem obcasami i stanąłem na baczność. Zasalutowałem, odwróciłem się i szybko wyszedłem. Odwach mieścił się na końcu skrzydła administracyjnego, w miejscu rozwidlenia oddziału drugiego i trzeciego. Za drewnianymi drzwiami była cela i wartownia, pas ziemi niczyjej między więźniami i strażnikami, a na jej końcu obskurne biuro oddzielone od reszty prowizorycznymi ścianami. Otworzyłem rozchwierutane drzwi. Na zardzewiałej kozie gotowała się woda w czajniku Piecyka doglądał oddziałowy maeda W czapce od munduru wyjściowego Mocno naciągniętej na oczy Nigdy jej nie zdejmował Czapka dodawała mu wzrostu Przykrywała łysiejącą głowę I rzucała władczy cień na blisko osadzone oczy Opadające brwi i płaski nos Dobiegał pięćdziesiątki Ale wyglądał o wiele starzej Całe życie spędził usidlony w brązowym mundurze, otoczony przez ludzi, których dni powoli dobiegały kresu. Pozdrowił mnie skinieniem głowy i wymamrotał: A więc w końcu do tego doszło. Nie byłem pewny, czy mówi do mnie. Wiedział pan, że go zabiją? Jego twarz momentalnie zobojętniała, jak gdyby opuszczono na nią kurtynę. Rzucił na biurko teczkę. Raport zmianowy oddziału trzeciego. Oblizał palec i zaczął przeglądać dokumenty. Nie tylko ja uważałem, że coś mu się przydarzy. Nie wiedziałem tylko, że skończy w tak potworny sposób. W co ten Sugiyama wdepnął? Celowo nazwałem go w taki sposób bezgrzecznościowego san. Usuwało to podejrzenie, że mu współczuje. Maeda złagodniał. Po powrocie z Nomonhan nie mógł się wyzbyć wojennych nawyków. Traktował osadzonych jak wrogów. Zachowywał się jak podczas bitwy. Zgoda czasami musiał. Nasi więźniowie robią wrażenie potulnych, ale nic bardziej mylnego. Daj im tylko okazję, rozerwą cię na strzępy. Sugiyama też stał się zwierzęciem. Za oknem w gałęziach trzmieliny gwizdał wiatr. Woda w czajniku przestała wrzeć ogień powoli wygasał. Tu nie chodzi tylko o śmierć strażnika, krzyknął nagle Maeda. To wojna. Wypowiedziano nam wojnę. Morderca wciąż tu przebywa, powiem ci coś. Oddział trzeci jest inny. Trzymamy w nim najgorszych przestępców, najgroźniejszych, Koreańczyków, zdrajców i komunistów. Tu cuchnie krwią. Ci ludzie obnażają szpony i rzucają się sobie do gardła. Jeśli nie będziesz ostrożny, możesz skończyć jak Sugiyama. Z jego słów biła nienawiść i szyderstwo. Potrzaskiwały węgle w pieceku. Nie miałem pojęcia, o czym Maeda mówi. Zdezorientowany poczułem się jak pilot, który wylądował awaryjnie na terytorium wroga. Ale musiałem zrobić swoje. Wziąłem z biurka teczkę. Otworzyłem przetartą błyszczącą okładkę. Wciągnąłem zapach słodkiego papieru i zatraciłem się na chwilę w aromacie przedniego atramentu i wonnych drzew. Ostatni zapis pochodził z 22 grudnia. Zamiast dokładnego raportu dziennego strażnicy pisali zwykle nie zaszło nic niezwykłego. A jeśli nawet to okazywało się zbyt trudne, skrobali NN. Ale raporty Sugijamy wyróżniały się szczegółowością. Nawet niemal identyczne wydarzenia były opisane trochę inaczej. Poprzedniej nocy zanotował. 349 więźniów śpi w 48 celach. Zmiana godzina 2.06 rano. Korytarz oddziału trzeciego. 348 kroków w obie strony. Wielu przeziębionych. Pacjent ze stłuczeniami i złamaniami powoli wraca do zdrowia. Natomiast raport sprzed dwóch dni brzmiał tak. Od drugiej do szóstej rano sprawdziłem przez Judasza 346 więźniów w 48 celach, coraz więcej przeziębionych, jeden pacjent ze stłuczeniami i złamaniami. O pacjencie tym wspominał codziennie, dlatego zaciekawiło mnie kto to jest i jak odniósł obrażenia. Kartka po kartce cofnąłem się w czasie. Pierwszą wskazówkę znalazłem w zapisie z 13 grudnia, więzień 331 z celi 28. Ukarany pałką za odmowę wykonania rozkazu i niewłaściwe zachowanie, nieprzytomny, przeniesiony do izby chorych i stosownie zaopatrzony, stłuczenia na całym ciele łącznie z głową, podejrzenie złamania ręki i żeber. Byłem trochę zdziwiony, że Sugiyama tak dokładnie opisał stan osadzonego, którego własnoręcznie pobił. Odszukałem dane więźnia 331. Nazwisko: Choi Chi Su. Przestępstwo. Studia nad komunizmem i teoriami obalenia rządu. Próba zamachu na członka rządu. Spisek mający na celu wzniecenie buntu. Należał do więźniów z wieloletnimi wyrokami. Wstałem i poprawiłem mundur. Zastanawiałem się, czy człowiek ten będzie mógł wyjaśnić tajemnicę śmierci sugijamy. Sęk w tym, że kiedy go zabito, wszyscy osadzeni przebywali w celach. Swobodnie poruszać się mogli jedynie strażnicy i szczury i tylko oni nie spali. Mimo to musiałem kogoś przesłuchać i więzień 331 był jedyną osobą, Jaka przyszła mi do głowy. Później, w słabym cieniu wysokiego ceglanego muru okalającego dziedziniec, przyjrzałem się kartce, którą znalazłem w mundurze Sugijamy. Przetarte rogi już się rozpadały, lecz zdawało się, że wciąż bije z niej ciepło jego ciała. Odwróciłem ją na drugą stronę. Pochodziła z rejestru korespondencji, wychodzącej i przychodzącej, oddziału trzeciego. 27 marca 1942. Korespondencja przychodząca 14, korespondencja wychodząca 5. Pod spodem nazwisko nadawcy oraz adres i więzienny numer odbiorcy wszystko czarnym atramentem. Pierwsze niepewne pociągnięcie piórem zdradzało ostrożną osobowość, a pociągnięcia następne Niezdarne, lecz śmiałe, sugerowały zdecydowanie i silne poczucie celu. Wierzyłem, że pismo jest zwierciadłem duszy, że kontury i układ tekstu, podobnie jak odstępy między literami i liniami, czy szybkość pisania, zdradzają nie tylko charakter i pragnienia autora, ale i jego nastrój oraz uczucia, jakie towarzyszyły mu w chwili pisania. Nawet czysta kartka mówi czytelnikowi coś o osobie, która postanowiła nic nie napisać, jeśli zaś chodzi o zawartość. Doskonale zdawałem sobie sprawę z magii pękających w moich ustach spółgłosek, elegancji wylewających się z nich samogłosek, tego, że mieszając się ze sobą i zderzając, tworzą ton, znaczenie i uczucie. Przypomniały mi się postaci z powieści, które czytałem dawno temu. Ponury, więzienny dziedziniec stał się pokrytą śniegiem Syberią z tołstojowskiego zmartwychwstania. Gdybym miał kogoś pokochać, pokochałbym kobietę taką jak Katiusza. Skoro słowa mogły zgłębić życie, dlaczego nie mogłyby rzucić światła na śmierć? W interpunkcji i pociągnięciach piórem Sugiamy szukałem tego, kim w istocie był, lecz szybko się pogubiłem. Dostrzegłem dwie jakże różne osoby. Wpisy w rejestrze korespondencji i raporcie zmianowym zrobiono identycznym charakterem pisma. Ich autor był człowiekiem pewnym siebie i nieustraszonym, tak jak Sugiama, którego znałem. Chociaż wiersz napisano tą samą ręką to ręka ta wydawała się wstydliwa i niepewna. Czy spod niej wyszły zarówno oficjalne raporty, jak i wiersz? A może ktoś próbował się pod niego potrzeć? I najważniejsze, dlaczego ta kartka znalazła się w jego kieszeni? Coś, co zbiera się w sercu, zanim powoli zeń wypłynie. Nad murami więzienia zaczynał zapadać mrok. Codziennie o tej porze dobiegały mnie skądś uwodzicielskie dźwięki granej na pianinie melodii i nieświadomie nuciłem ją pod nosem. W izbie chorych paliło się światło. Uwiedziony muzyką ruszyłem w tamtą stronę. Przystanąłem pod oknem sali widowiskowej i zajrzałem do środka. Stał tam fortepian. Dumny i pewny siebie, niczym łódź, która z rozwiniętymi żaglami płynie przez czerwony zachód słońca. Te podobne do kolumn nogi, te krągłości i eleganckie, kunsztowne rzeźbienia. Efekt był wprost nieziemski. Siedziała przy nim kobieta w schludnym białym uniformie pielęgniarki i ilekroć pieszczotliwie muskała palcami klawisze. Fortepian wydawał czysty, delikatny dźwięk. Poczułem się tak, jakby ujrzał źródło majestatycznej rzeki. Malutkie źródełko bijące w głębi gór. Białe palce, pielęgniarki kołysały się jak fale, pomykały jak myszki, śmigały jak ciekawskie ptaki. Pogrążony w transie oglądałem ten nieprzystępny świat z zatafli przezroczystego szkła. Czas Zwolnił bieg. Kobieta była jak egzotyczny ptak, lecący prosto w zachód słońca, w ciemność, ciszę. Gdy powietrze wchłonęło ostatni dźwięk, wyprostowała się i spojrzała w okno. Patrzyła na mnie? Gapiłem się na nią jak zaczarowany. Tak, była prawdziwa, miała gładką jak porcelana twarz. Włosy błyszczące w bursztynowym blasku gasnącego słońca, piękne, wysokie czoło, wąskie brwi, migdałowe oczy z uroczymi kącikami, zaróżowione policzki i budzące ciekawość, lekko rozchylone usta. Chciałem się jej przedstawić, lecz zawahałem się ze względu na mój zaniedbany wygląd. Przytrzymała szpilka między wargami, potem przypięła nią czepek. Zerknęła na swoje odbicie w klapie fortepianu, wzięła dokumenty i pospieszyła do wyjścia. Z każdym krokiem jej biała spódnica trzepotała wokół kostek. Zanim zdałem sobie sprawę z tego, co robię, wszedłem do środka. Nieskazitelnie czysty korytarz zaprowadził mnie do sali. Drzwi otworzyły się cicho, jakby na mnie czekały. Podszedłem do błyszczącego fortepianu. Podziwiałem czarne i białe klawisze, tętniące życiem usłojenie drewna i napięte jak ścięgna struny. Spojrzałem na swoje szorstkie, spękane ręce i brudne paznokcie. Czy tak zapuszczone palce byłyby w stanie stworzyć jakąś melodię? Nacisnąłem klawisz. Zabrzmiała czysta nuta, która wzruszyła moje serce. Zamknąłem oczy. To jest sol. Jej głos zamigotał jak łuski ryby aju płynącej w górę strumienia. W moich uszach rozdzwoniły się setki dzwonów. Obejrzałam się. Miała ściągnięte usta lecz nie patrzyła na mnie z wyrzutem. Czarna teczka z dokumentami, którą przyciskała do piersi, tworzyła ostry kontrast z białym uniformem. Miała długie, blade, delikatne palce i niemal przezroczyste paznokcie o różowawym połysku. Jak długo mnie obserwowała? Inaczej G, dodała, piąta nuta na piąty palec. Arbiter dźwięku, który harmonizuje wszystkie pozostałe nuty. Most łączący te wyniosłe, mroczne i niskie z tymi delikatnymi i wysokimi. Przyjrzała mi się uważniej skurczyłem się w sobie wyglądałem tragicznie mój mundur był uwalany ziemią a skóra sponiewierana przez niosący piasek wiatr miałem spieszchnięte usta i od dawna się nie kąpałem pielęgniarka uśmiechnęła się lekko najgrawała się ze mnie czy mi współczuła przepraszam powiedziałem sztywno to że tu wszedłem i dotknąłem tego przedmiotu Szukałem słów, by dokończyć zdanie. Miałem ochotę odgryźć sobie niezdarny język za to, że nazwałem przedmiotem ten wspaniały, urzekający instrument. Powiedziała, że nic nie szkodzi, że to nie jej fortepian, i sięgnęła po nuty, które zostawiła na podstawce. Zebrałem się na odwagę i odezwałem się ponownie. Utwór, który pani przed chwilą grała, jak się nazywa? Chyba gdzieś go słyszałem, ale nie pamiętam tytułu. Zamiast odpowiedzieć, pielęgniarka otworzyła nuty. Tytuł widniał na górze pierwszej strony: Die Winterreise. To po niemiecku: Podróż zimowa. Podróż zimowa. Powtórzyłem. Schubert skomponował cykl pieśni do wierszy Wilhelma Müllera. W sumie jest ich 24 i opublikowano je jako Die Winterreise op. 89. Baryton śpiewa o samotności życia i bólu miłości, ale nawet na samym fortepianie pieśń jest naprawdę piękna. W Die Winterreise fortepian nie tylko akompaniuje, nadaje ton całości. Powiedziałabym, że to duet pianisty i śpiewaka. Ciekawe, kto dałby radę zaśpiewać ją bez akompaniamentu? Profesor Marui Yasujiro. Najlepszy japoński tenor wykłada w cesarskim konserwatorium muzycznym w Tokio i nagrał kilka płyt. Cieszy się międzynarodową sławą, zwłaszcza jako wykonawca pieśni Schuberta. Żeby w pełni oddać smutek i samotność tej, którą grałam, zaśpiewał ją barytonem. Jego wykonania należą do najlepszych interpretacji dzieł Schuberta. Byłem wystarczająco zdziwiony, co musiało być widoczne na mojej twarzy. Profesor, ciągnęła pielęgniarka, zamierza dać koncert na rzecz pokoju w Azji tutaj w lutym. Postanowił zrezygnować ze swojego akompaniatora i zażądał miejscowego. Uznał, że będzie to lepiej pasowało do tematu pokoju i nadziei. Dlatego tak dużo ćwiczę. W uśmiechu odsłoniła równe zęby podobne do białych fortepianowych klawiszy. Nazywam się Iwanami Midori, dodała. Słowa te rozeszły się jak fale na wodzie i zebrały w moim sercu. Uatanabe Yuichi wydukałem pełen wstrętu do samego siebie za to, że nie umiem się normalnie przedstawić. Iwanami skinęła głową i odeszła mi miori, wymamrotałem, brzmiało to jak muzyka. Padał śnieg, sypał w ciemności, potrzaskując jak cienki lód. Nocne powietrze było ciężkie od szadzi, zimna, bezduszności spisków tajemnic i innych nierozpoznawalnych rzeczy. Nasze koszary mieściły się w prowizorycznym budynku po zachodniej stronie gmachu głównego. Gdy tam dotarłem, światło było już zgaszone, a strażnicy spali głębokim snem. Po środku sali jarzył się stalowy piecek. Wcisnąłem się do śpiwora przesyconego zapachem innych ludzi. Miałem za sobą długi dzień. Śmierć sugijamy, próżne poszukiwanie wskazówek, tajemniczy wiersz. Nie byłem Sherlockiem Holmesem ani detektywem ze specjalnej wyższej policji. Nie umiałem rozwiązywać zagadek makabrycznych morderstw, nie mówiąc już o chwytaniu sprawców. Wiatr zwiewał śnieg z ocenkowanego blaszanego dachu. Ciepło, bursztynowe światło, elegancki fortepian, dziewczyna w bieli. Skrzyżowałem ręce na piersi i wymacałem kartkę, którą wyjąłem z kurtki Sugijamy. Przybyłem jako obcy, i obcym też odchodzę. Maj był życzliwy dla mnie, zsyłał na róż. Mówiła o miłości, jej matka i o ślubie. Teraz świat tak ponury, drogi zasypał śnieg. Ten brutalny strażnik napisał taki wiersz, to do niego nie pasowało. Czy była to wskazówka? Pozostawiony przez mordercę znak? Po co przestępca miałby zostawiać tajemniczy wiersz w kieszeni ofiary? Nigdy dotąd nie byłem tak zdezorientowany. Nabierałem jednak coraz większego przekonania, że wiersz zawiera jakiś klucz. W mojej głowie wciąż pobrzmiewała grana przez pielęgniarkę melodia pieśń o rozpaczy, o bolesnej miłości melodia otulała poezję, poezja nakładała się na melodię. Warstwy pełnych harmonii dźwięków odzianych w wiersz. W złocistym blasku bijącym z piecyka pobrzękiwał fortepian. Przed moimi oczami majaczyły trzy twarze: Sugijamy, Hasagawy i Midori. Poezja, melodia, fortepian. Zanim wojna podarła na strzępy moje życie, każdy dzień rozpoczynałem w jednopiętrowym domku ze strychem na przedmieściach Kioto, a potem przebywałem w małym antykwariacie mojej matki. Otoczony papierem, spędzałem wiele godzin wśród starych drewnianych półek pokrytych warstwą kurzu. Ściany książek chroniły mnie przed złowieszczymi wiadomościami z wojny. Nic nie mogło przesączyć się przez tysiące kartek, ani wszczynane przez kupców awantury, ani stukot butów maszerujących żołnierzy, ani mróz zimowej nocy. Książki broniły mnie przed rebeliami naszych czasów i niepokojem o przeszłość. Wsunąłem się głębiej w służbowe śpiwór, przywołując w myślach zapomniane nazwiska tych, których twarze widziałem wyraźnie jak na nowej fotografii. Fiodor Dostojewski, André Żid, Lord Byron, Rainer Maria Rilke. Otworzyliśmy antykwariat, gdy poszedłem do gimnazjum. Trzy lata wcześniej mój ojciec próbował dostać się do Mandżurskiej Akademii Wojskowej, ale był za stary. W końcu mu się udało, po tym, gdy zuchwale zademonstrował swoją gorącą wolę listem, który napisał własną krwią i wysłał do ministra wojny. Wczesnym rankiem w dniu wyjazdu matka i ja odprowadziliśmy go na dworzec. Z tyłu, wśród pulchnych płatków śniegu, wyglądał jak drewniana zabawka, żołnierzyk, uginający się pod ciężarem ekwipunku. Z czarnych kół dyszącego białą parą pociągu zwisały grube, masywne sople. Na kłującej brodzie ojca osiadł szron. Ojciec miał długie rzęsy, jak ja. Bądź dobry dla matki, juici. Te zmarznięte słowa zmieszały się z jego białym oddechem, gwizdem czarnego pociągu i stukotem wojskowych butów. Ojciec ruszył powoli w stronę stalowego potwora. Po chwili płacz kobiet ucichł, zagłuszony przez marsz wojskowy. Matka wynajęła mały sklepik, wstawiła tam regały i wywiesiła biały blaszany szelt. Na jej czoło wciąż opadały kosmyki niesfornych włosów, więc, spełniając ostatnią prośbę ojca, kupiłem jej spinkę z motylkiem. Pracowała od frontu, sklejała porwane okładki gęstym klejem, brakujące zastępowała sztywnym kartonem, zszywała rozchodzące się oprawy i odtwarzała zerwane grzbiety za pomocą jedwabnego materiału. Książki nie do odratowania kończyły tam swój żywot, stając się podpałką, torebką na cieplutkie bataty w zimową noc, czy chusteczką, którą można było wytrzeć nos małemu dziecku. Ale nawet gdy umierały, zawarte w nich zdania wciąż żyły i oddychały. Mądrości Platona na torebce z batatami mogły przykuć uwagę biednego studenta. A słowa Dima poruszy ojca, który wytarłszy nos synkowi, każe mu rozłożyć ślepki papier. Nasze dni zaczynały się i kończyły w tym małym sklepiku. Szliśmy tam codziennie przez chłodny świt, otwieraliśmy szklane drzwi i czuliśmy stęchły zapach papieru. Po szkole wracałem do kolebki książek. Matka witała z zalady klientów, podczas gdy ja, ukryty z tyłu między wąskimi regałami, niczym kowboj znakujący nowego cielaka, stemplowałem każdą książkę, emblematem naszego sklepu, przyjmując ją do rodziny. Kichałem od kurzu, rozcinałem palce na ostrych krawędziach kartek, obijałem się o kanciaste półki. Byłem jednak szczęśliwy. Układałem książki według dziedzin i tematów, a te popularne ustawiałem od frontu. Każda była światem samym w sobie. Zgodnie z moją wolą porządkowałem na półkach całe wszechświaty. Miałem władzę absolutną i zgodnie z własnymi zasadami i rozkazami ustawiałem eseję Toustoja tuż obok zbrodni i kary Dostojewskiego, a po żółku egzemplarz Otella obok króla Lira. Tak jak rolnik, który potrafi ocenić dojrzałość i słodkość owocu po kolorze i gładkości jego skórki, szybko nauczyłem się określać wiek książki po samym zapachu, a jej temat po szybkim spojrzeniu na spis treści. Potrafiłem odgadnąć zainteresowania klientów po wyrazie twarzy, z jakim wchodzili do antykwariatu. W większości przypadków podawałem im książkę, o którą pytali, ale czasem, gdy szukali czegoś, co chciałem na zawsze zachować dla siebie pamiętników Melte, Lauritsa Brigge, albumu z kolorowymi obrazami Van Gogha, dzwonnika z Notre Dame mówiłem, że tego nie ma. Kiedy klient odwracał się zawiedziony, miałem wyrzuty sumienia, chociaż w głębi ducha byłem podekscytowany. Wciąż przywoływał mnie labirynt książek w głębi sklepu. Ukrywałem się w kanałach Paryża w przededniu rewolucji i poznałem kobietę na mroźnej, zaśnieżonej Seberii. Odważnie wkraczałem w świat bohaterów i bogów, odwiedzałem samotną wyspę, gdzie uwięziono zdetronizowanego księcia. Książki były miastami, których nigdy nie widziałem, miejscami pełnymi filarów mądrości i zakrętów ulic, labiryntami zbudowanymi z zawiłych struktur zdaniowych, alejami skomplikowanych sylab. Były wielobranżowymi sklepami, w których znaki przestankowe błyszczały niczym herby szacownych rodzin, w których spokojnie oddychały zdania i szeptały słowa. Wracałem do rzeczywistości, gdy w oddali zaczynał skrzyć się dach świątyni złotego pawilonu, a niebo stawało się pomarańczowe. O zmroku matka zamykała drzwi. Świat zdań tonął w ciemności. Bohaterowie, królowie i opłakujące ukochanych damy zapadały w sen. W drodze do domu matka sprawiała wrażenie samotnej. Bez końca zagadywałem ją wtedy o książki, które tego dnia sprzedała, o to, kto je kupił i o czym były. Czułem się mile zaskoczony, gdy opowiadała mi szczegółowo o tych, które kiedyś czytała, i tych, które przeczytać chciała, lecz nie mogła do nich zasiąść. Czasem się śmiała, chociaż śmiech ten brzmiał zawsze głucho. Wiedziałem, że nie mogę zmierzyć się z jej samotnością i zmęczeniem. Niemal czułem zapach papierosów ojca, zapach potu i lekkiego smutku. Niczym rysunek na piasku jego twarz z czasem się zatarła. Nie dostaliśmy od niego ani jednego listu. W końcu uznałem, że już nie czekam, aż do nas napisze. Nie liczę na jego powrót. Zapomniałem go. Musiałem zapomnieć najpierw o nim, żeby potem nie zapomniano o mnie. Nie chciałem zmarnować sobie życia, żywiąc nadzieję na cud. Matka była samotna, a ja wycofany, ale nie czuliśmy się nieszczęśliwi. Chroniła nas forteca z książek. Odkryłem to znacznie później, lecz stało się tak również dzięki mojemu ojcu. Cenię jego życia dzięki temu, co nam dał, wkraczając do strefy wojennej w Manżuri. Może byłbym trochę mniej smutny, gdybym o tym wiedział, jednak nic nie dzieje się w odpowiednim momencie. Dlatego boli nas, bo za wcześnie znajdujemy miłość, bo za długo kogoś nie widzieliśmy, bo za późno odkrywamy prawdę. Plecy smutnego człowieka idącego samotnie pod meteorem. Nazajutrz Maeda powitał mnie uśmiechem. Nalał mi kubek herbaty. Czego się dowiedziałeś? Głosem twardym, jak kłoda drewna, odparłem, że nie mam do zameldowania nic specjalnego. Maeda bawił się daszkiem czapki. Fakt, dla studenta i młodego żołnierza takiego jak ty, to niełatwe zadanie. Jednak złóż sobie obietnicę i doprowadź sprawę do końca. Wyjąłem z kieszeni kartkę i ją rozprostowałem. Znalazłem to w kurtce zabitego. Jest tu dziwny wiersz. Maeda spojrzał na mnie, potem na kartkę, którą położyłem na biurku. Roześmiał się. Oczywiście, nie tak łatwo wyzbyć się nawyków. Nie mógł się powstrzymać. Moja ciekawość wzrosła jeszcze bardziej. Sugiyama Dozan był molem książkowym, jednak w gąszczu zdań zachowywał się jak zbłąkany pies. Maeda uśmiechnął się chytrze. Sugiyama był również cenzorem oddziału trzeciego. Brzmiało to bardzo poważnie. Wiedziałem jedynie, że cenzor powinien przesiadywać na zapleczu i tyle. Ten z czwórki był starym strażnikiem. Otrzymał to stanowisko z szacunku, ponieważ nie radził sobie z więźniami. Siedział w swojej małej pakamerze i przez cały dzień drzemał, czytając listy. Czy to możliwe, żeby pierwszorzędny strażnik, ktoś taki jak Sugiyama, był cenzorem? Oddział trzeci jest niezależną jednostką, wyjaśnił Maeda, widząc, że jestem zaskoczony. Przetrzymujemy tu najgroźniejszych przestępców. W porównaniu z tymi Koreańczykami ci więźniowie, do których przywykłeś w czwórce, to dżentelmeni. Żeby sprawdzić ich korespondencję, cenzor musi być brutalny i bezlitosny, tak jak oni. Sugiyama był nie tylko znakomitym strażnikiem, ale i naszym najlepszym cenzorem. Wydawało się, że słowa go nie interesują. Zauważyłem z niedowierzaniem. Masz rację. Ponieważ niedawno nauczył się czytać i pisać, mógł być w tym znakomity. Nie rozumiem. Malda odchrząknął i jego głos zmieszał się z bulgotaniem wody gotującej się w czajniku. Kiedy oddział trzeci zalała fala Koreańczyków, uznaliśmy, że trzeba zastosować inną metodę cenzurowania, ponieważ ludzie ci myślą inaczej niż my. Po pierwsze, zakazaliśmy wszelkiej korespondencji w języku innym niż japoński. Tak więc, aby sprawdzić ich Japońszczyznę, potrzebowaliśmy analfabety. Nowicjusz, ktoś, kto dopiero co nauczył się czytać i pisać, czytałby i pisał tak jak Koreańczycy, którzy słabo znają japoński. Dzięki temu mógłby łatwo wychwytywać podejrzane wyrażenia. A Sugiyama doskonale się do tego nadawał. Nigdy nie przekroczył progu szkoły podstawowej, ale miał wspaniale rozwiniętą umiejętność rozumienia i uczenia się. Zamiast czytać jak ktoś normalny, instynktownie skupiał się na zakazanych słowach i zwrotach. Jego oczy wychwytywały każde dwuznaczne wyrażenie. Maeda z podziwem pokręcił głową. Wiedziałem, że cenzura jest niezbędna. Po tym, jak zbombardowaliśmy Pearl Harbor, wojna przybrała na sile i codzienne życie stało się jeszcze bardziej chaotyczne. Ulicami włóczyli się bandyci, Koreańczycy i wywrotowcy uzbrojeni w noże i bańki z benzyną. Wszystkich nastawionych nieprzychylnie do Japonii aresztowano. Mimo to wywrotowa działalność nie ustała. Nad tokijskimi ulicami i uniwersytetami niczym mgła unosiło się złudzenie niepodległości zarażając pozostałych koreańczyków. Ilekroć aresztowano jakiegoś koreańskiego przestępcę politycznego, konfiskowano wszystkie jego zapiski, książki i dokumenty, a nawet skrypty dłużne, aby nie mogły już szerzyć zakazanych idei. Po skazaniu, pudła ze skonfiskowanymi materiałami oraz ich lista towarzyszyły więźniowi do zakładu karnego. Maeda wyjaśnił, że specjalnym rozkazem, Sugiyama został mianowany cenzorem oddziału trzeciego, skutkiem czego musiał nauczyć się czytać i pisać. Początkowo protestował, bo gardził tymi umiejętnościami. Pisanie było dla niego jedynie narzędziem do deprawowania świata, szerzenia ideologii, które rozpalały serca słabym i na nich żerowały.